jedna, 12 radnych, trójka radnych z nieobecną sprawdziwiona, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji i podejmować stosowne uchwały. Ze względu na to, że występują wysokie temperatury, mamy pewne problemy techniczne, dlatego będziemy musieli sobie w sposób inny poradzić. Sprzętu naszego obsługującego. Prosiłbym również ze względu na tą temperaturę wszystkich występujących o precyzyjne i treściwe wystąpienia, dlatego że no jest taka sytuacja, jak jest, na to nie mamy żadnego wpływu. Prosiłbym jeszcze o potwierdzenie swojej obecności poprzez głosowanie. Na monitor, dlatego że, tak jak powiedziałem, ze względu na tą sytuację mogą być problemy z wyświetlaniem na ekranie. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji. Gości zaproszonych w osobach pana radnego Dariusza Kalinowskiego, radnego powiatu koszalińskiego. Witam serdecznie pana radnego Rady Powiatu Koszalińskiego, pana Wiesława Lebiodę. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza-Lińskiego. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Również miło mi, że z nami jest pani skarbnik, pani Marta Paśnik. Witam gości zaproszonych, pana Macieja Tartasa, zastępcę komendanta komisariatu II w Koszalinie. Pana kierownika posterunku policji, pana Krzysztofa Duszę. Pełniącego obowiązki komendanta Straży Miejskiej, pana Adama Wrzostka. Witam serdecznie naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, panowie pana Grzegorza Szkołdę. Witam serdecznie panią dyrektor MOPS-u, panią Halinę Serwecińską. Również miło mi, że jest z nami pani kierownik środowiskowego domu samopomocy Oaza w Krągu, pani Magdalena Gryguła. Witam serdecznie dyrektorów placówek oświatowych w osobach pani dyrektor Aleksandra Kalinowska, pani dyrektor Katarzyna Filipowicz, pani dyrektor Elżbieta Sekuła. Witam serdecznie. Witam panią dyrektor biblioteki, panią Bożenę Wróżczak. Witam serdecznie panią dyrektor z Szkoły Podstawowej Bukowo, panią Reginę Poch. I jest z nami również pan dyrektor PUKiS-u, pan Felix Kostrzak. Witam was, szanowni radni. Witam szanownych sołtysów. Witam serdecznie panią sekretarz, panią Kamilę, wszystkie osoby pozostałe, które uczestniczą w obradach dzisiejszej sesji. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Nie widzę żadnych uwag do tego porządku obrad, a więc będziemy pracować na podstawie tego proponowanego porządku obrad, który otrzymaliście w materiałach przed sesją. Również do wglądu był protokół z poprzedniej sesji 10. Nie miałem żadnych uwag, a więc ten protokół również przyjmujemy bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza-Lińskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Ministrów. Bardzo proszę panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Polsce.
Panowie odbyła się 29 maja, czyli jest to praktycznie prawie miesiąc. W międzyczasie chciałbym poinformować tutaj Wysoką Radę, co w międzyczasie się wydarzyło. Dobre informacje spłynęły do gminy Polanów, kierowane do praktycznie trzech sołectw. Chodzi o granty sołeckie, sołectwo Domachowo, sołectwo Bukowo i sołectwo Zadrzewo. Otrzymały w wyniku złożonych wniosków w konkursie na grant sołecki, uzyskały dofinansowanie po 10 tysięcy złotych. Dzisiaj również były uwzględnione na różnych zmianach w budżecie. No i w tych między innymi sołectwach, Szanowni Państwo, zostaną zbudowane nowe klasy zabaw. Co prawda kwota nie jest za duża, ale pomału będziemy te stare klasy odbudowywać drewniane na klasę metalową. Również dobra informacja, również w ramach działania społecznych. Chcę tutaj pogratulować miejscowości Gołogóra, a konkretnie Koło Gospodyń Wiejskich, które otrzymało grant 4000 złotych na swoją miejscowość oraz tutaj grant również w ramach społecznika. Inicjatywa obywatelska, pana sołtysa Skrytna, 4000, serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, warto się starać, warto pisać wnioski. Wiem, że nie zawsze to się udaje, ale myślę, że ci, którzy parokrotnie próbowali, nie otrzymali, jak otrzymają za którymś razem, naprawdę jest to wielki sukces i warto w te programy wchodzić. Również chcę Państwa poinformować, że w ramach tutaj konkursu OSA, to jest ministerialny program w ramach stref aktywności, również nasz wniosek o dofinansowanie kwoty 25 tysięcy złotych na ulicę Mińską uzyskał dofinansowanie i również ta stosowna inwestycja będzie miała swoje odzwierciedlenie również w zmianach budżecie. Również w ramach konkursu na obiekty sportowe i urządzenia, które gmina Polanów wystartowała, otrzymaliśmy również grant w kwocie 18,5 tysiąca złotych dofinansowania i tutaj będzie ten grant skorzystowany, taki wniosek był złożony tutaj na zagospodarowanie na ulicy Muńskiej tego zaplecza sportowego, które tam jest. Również Szanowni Państwo, chcę poinformować, że w wyniku postępowania konkursowego drogi gminnej na ulicę Różaną została wybrana firma Haras z miasta, która wykonywała już na terenie gminy wiele zadań. Ostatnio w tamtym roku realizowała dwie inwestycje w miejscowości Żydowo, budowa drogi w kierunku cmentarza oraz budowa drogi w samej miejscowości Żydowo przy starej remizie. Firma prawna z dobrą rekomendacją, ze sprawdzonymi ludźmi i myślę, że również tutaj w przypadku tej firmy nie będziemy mieli żadnego problemu. Chcę tylko poinformować Państwa, że wartość tej inwestycji to jest kwota prawie 2 milionów złotych, bez 50 tysięcy złotych. Ta inwestycja jest zaplanowana do zakończenia jesienią tego roku i myślę, że jeżeli będą warunki pogodowe, te warunki akurat pogodowe nie przeszkadzają na realizację, tylko ludzie mogą krócej pracować, ale myślę, że tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. Również Szanowni Państwo, to co tutaj dyskutowaliśmy w ramach grupy radnych czy wszystkich radnych na temat inwestycji powiatowej, żeby również tutaj wspomóc finansowanie centrum Rosoka Polanów, to chcę Państwa poinformować, że dzisiaj do godziny 10 Powiatowy Zarząd Dróg przyjmował oferty na realizację tej inwestycji. Myślę, że dzisiaj również będzie wiadoma najniższa kwota, jaką zaoferował ewentualny wykonawca i wtedy również w gronie tutaj Wysokiej Rady na pewno będziemy musieli wrócić do roboty. Chcę Państwa również poinformować, że zgodnie z wcześniejszą podjętą uchwałą odnośnie nabycia nieruchomości w miejscowości Cetrów pod przyszłą budowę świetlicy miejskiej nabyliśmy aktem notarialnym od osoby prywatnej nieruchomość naprzeciwko przystanku. Akt notarialny został podpisany w związku z tym.
temu gminy, miasto, który wskazane w przypadku inne obszary, no będzie, będzie tutaj likwidował ten, tą uciążliwą roślinę. Również chcę Państwa poinformować, że inwestycja dotycząca zagospodarowania też przestrzeni publicznej, trzech projektów Żydowo-Krasława, okolice Świętej Góry dotyczące miejsca swojowego, a również na planę zostały wykonane i w tej chwili przystępujemy do rozliczenia tej inwestycji. Trwają inwestycje na budowie ścieżek rowerowych. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia tych prac, chcę Państwu tylko przypomnieć, to jest jesień tego roku i tutaj nie widzę żadnego zagrożenia, żeby te rzeczy nie zostały wykonane. Proszę Państwa, również tutaj na każdym spotkaniu, które odbywały się w 28 sołectwach, informowałem Państwa i namawiałem również do tego, aby tutaj zgłaszać swój udział w następnym projekcie. To jest azbest, utylizacja azbestu. Proszę Wysoki Radny, proszę sołtysów, taki program w Wojewódzkim Funduszu niebawem ruszy nabór wniosków. Bardzo proszę tą informację rozpropagować wśród Państwa mieszkańców, tak żebyśmy mogli przygotować wniosek całościowy i wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie. Jest szansa na to, żebyśmy otrzymali 100% kwoty na ten program. Również z wielką przyjemnością chcę Państwa poinformować, że odbyło się zakończenie roku szkolnego. Od przedszkola poprzez wszystkie szkoły z terenu gminy Polanów. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom za sprawne przeprowadzenie całego okresu szkolenia uczniów i życzę miłego oczywiście wypoczynku. Okres wakacyjny to również okres takich spotkań rekreacyjnych. Również z tego miejsca chciałbym podziękować mieszkańcom, panu sołtysowi z Zielinia, pani sołtys i radnej z Rokowcy, pani sołtys i panu sołtysowi z Rzeczycy, tutaj mieszkańcom sołectwa Bukowo oraz parafii za to, że w tych miejscowościach wspólnie z panem przewodniczącym i moim zastępcą mogliśmy uczestniczyć. Tylko mogę pogratulować tego miejsca sprawnych, przygotowanych dla mieszkańców spotkania. Takie spotkania łączą, integrują miejscowości i pogratulować, aby takich spotkań było więcej. Wiem, że szykują się następne. Jak tylko czas będzie pozwolił, to mogę zadeklarować, że będę uczestniczył we wszystkich spotkaniach. Również mieliśmy tutaj Dom Kultury, organizował sobótkę z przeglądem zespołu. Chcę tutaj panu dyrektorowi, pracownikom Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu pogratulować. Gościliśmy 20 zespołów ludowych z terenu gminy Polanów. Jeden był zespół góralski z Mszany Dolnej. Bardzo ładne spotkanie. Zawsze zapraszam na udział Państwa, mieszkańców całej gminy. Warto przyjść i zobaczyć, jak to jest ładnie zorganizowane. Proszę Państwa, również byliśmy gospodarzami takiego spotkania kaszubskiego odpustu na Świętej Górze. Coraz więcej osób przyjeżdża, przychodzi z Polanowa i z terenu tutaj gminy Pomorza. Szacujemy, że było ponad 1000 osób na Świętej Górze Polanowej. To na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Polanów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panowie Komendanci. Co roku właściwie o tej samej porze podtrzymujemy stan bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i oczywiście tutaj odczucia Państwa. I to, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w systemie wartości oczekiwań każdego człowieka, kiedy dokonano badań, określono, że bezpieczeństwo zawsze przez człowieka jest określone w punkcie pierwszym. Każdy
każdy chce się czuć bezpiecznie. W tym systemie bezpieczeństwa, które tworzymy wspólnie na terenie naszej gminy, to niewątpliwie wiodącą instytucją jest policja, ale również, szanowni państwo, ochotnicza straż pożarna tutaj z jednostkami z Polanowa, z Żydowa i z Nadławia. Również w tym systemie bezpieczeństwa funkcjonuje również straż pożarna. Ale szanowni państwo, niedawno na sesji poprzedzającej mieliśmy również wystąpienie pana dyrektora zespołu opieki zdrowotnej, bo w tym systemie również te wartości zdrowotne odgrywają również bardzo ważną rolę, czyli zespół opieki zdrowotnej z pogotowiem ratunkowym i samym wyposażeniem tego zakładu. Myślę, że z wielką tutaj uwagą wysłuchamy sprawozdań, które za chwilą zostaną przedstawione przez tutaj komendantów poszczególnych jednostek. Ja z tego miejsca chciałbym tutaj wszystkim osobom, które odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie naszej gminy, podziękować. Uważam, że gmina Polanów jest naprawdę gminą bezpieczną, a niewątpliwie jest to zasługa tutaj instytucji, które wcześniej wypowiedziały. Z tego miejsca chciałbym tutaj panu komendantowi Kruszy podziękować i pogratulować. Również tutaj kolegom druhom strażakom, pani Grzegorzu, podziękować wszystkim jednostkom oraz tutaj koledze panu Adamowi Grzegorzowi ze straży miejskiej. Myślę, że państwo również macie podobne odczucia. Na razie to jest tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem na wstępie sesji, żeby szanowni występujący skupili się na treściwym i sensownym, krótkim wystąpieniu. Dlatego też prosiłbym o zabranie głosu pana zastępcy komendanta, pana Macieja Karpasa lub pana Krzysztofa Dusza. Ja w imieniu pana komendanta komisariatu drugiego złożę sprawozdanie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście. Chciałbym przedstawić krótko analizę stanu bezpieczeństwa na terenie działania podstawówki policji Polanów, wchodzącego w skład komisariatu drugiego policji w Koszalinie. Podstawowej policji w Polanowie działa w strukturach komisariatu policji drugiego w Koszalinie. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Polany. Dla zapewnienia realizacji zadań służbowych w posterunku policji zatrudnionych jest 8 policjantów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, posterunek policji pracuje w systemie trzyzmianowym. Uaktualniane są trasy patrolowe na bieżąco i zgodnie z sugestiami społecznymi. Wytypowano nowe miejsca niebezpieczne, które zostały objęte penetracją w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom. Policjanci w godzinach wieczorowo-nocnych patrolują także obszary wiejskie, zwracając szczególną uwagę na miejsca zagrożone. W roku 2018 policjanci z posterunku Policji w Polanowie wykonali ogółem 1366 interwencji, w tym 60 interwencji domowych. Zatrzymali 25 sprawców przestępstw na gorącym poczynku, w tym 17 kierujących pod działaniem alkoholu. Nałożyli ogółem 113 mandaty karne, zarówno za wykroczenia drogowe i porządkowe, oraz zastosowali 954 pouczenia. Ponadto policjanci wykonywali ogółem 397 wywiadów i ustaleń na rzecz innych jednostek, w tym dla sądów, prokuratur i komorników sądowych. Zatrzymali 21 osób poszukiwanych i wylegitymowali 3827 osób. I w odniesieniu do przestępstw popełnianych na terenie miasta i gminy za lata 2017-2018 przedstawię się następujące. Ja będę teraz króciutko artykułami kodeksu karnego. Artykuł 157 w 2017 mieliśmy 2 zdarzenia, w 2018 jedno. Artykuł 158, czyli pobicie, tutaj mieliśmy 2017. Nie odnotowaliśmy, natomiast 2018 odnotowaliśmy, ale to
2017 roku wszczęliśmy 78 postępowań, z czego zakończyliśmy 69 postępowań. Do tego należy doliczyć, że przeprowadziliśmy 123 postępowania sprawdzające. W 2018 roku wszczęliśmy 125 postępowań, zakończyliśmy 116 i przeprowadziliśmy 132 postępowania sprawdzające. W roku 2018 policjanci Polanowie ujawnili 4 spraw stosujących się do zakazu sądowego zakazującego kierowania pojazdami. Zarejestrowanych przez okres dwóch ostatnich lat stwierdza się systematyczny spadek dynamiki przestępstw popełnianych na terenie miasta i gminy Polany. Utrzymanie efektywności służby w 2018 roku było możliwe m.in. dzięki współpracy policjantów ze Strażą Miejską, którą wykonali 88 wspólnych patroli oraz 12 patroli ze Strażą Leśną, dokonując kontroli akwenów wodnych oraz obszarów leśnych. Podejmując dalsze działania mające na celu poprawić stan bezpieczeństwa, policjanci z posterunku policji będą prowadzić kontrole miejsc, które zostały uznane za zagrożone, objęte zostały doraźną penetracją przez patrole policji, które legitymują osoby tam przebywające, jak również prowadzone są działania mające na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych. Dzielnicowi prowadzą rozmowy z właścicielami i sprzedawcami sklepów na temat sankcji za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim oraz osobom w stanie nieczynnym. W zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i rejonach szkół dzielnicowych kontaktują się z pedagogami szkolnymi, monitorując na bieżąco zdarzenia mogące stanowić zagrożenie, jak również będą wyznaczone patrole policji do prowadzenia nadzoru przy szkołach. W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone są działania polegające na eliminowaniu nietrzeźwych kierujących pojazdami i mające wprowadzić nawyk dla osób poruszających się tymi pojazdami do zapinania pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w hotelikach lub innych urządzeniach służących do takiego przewożenia. Kontynuowana będzie również współpraca ze Strażą Leśną i Strażą Rybacką, mającą na celu zwalczanie kłusownictwa i nielegalnych wypłynów. Policjanci będą prowadzić działania mające na celu wyeliminowanie osób różniących się handlem środkami odurzającymi. Dzielnicowi w ramach programu Dzielnicowy Bliżej Nas podejmują działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych spotykających osoby mieszkające i przebywające na terenie miasta i gminy Polany. Mając powyższe na uwadze, działania podejmowane przez policjantów mają wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Polany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, pana Grzegorza Szkoły, do zabrania głosu. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado. Ja tak krótko, jak pan prosił do serca, bo myślę, żeby to zrobić krótko. Posłużę się kontrolą inspekcji gotowości bojowej Straży Pożarnych na terenie gminy. Na terenie gminy Polanów działają trzy jednostki Straży Pożarnej Ochotniczej, w której dwie, Polanów i Żydowo, są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Krótko powiem, że ten skrót oznacza to, że te dwie jednostki mogą być dysponowane poza teren gminy i poza teren powiatu, a nawet i na terenie Polski, tak? To jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Z tego względu te dwie jednostki na zarządzenie Zachodu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa Zachodu Pomorskiego funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie przeprowadzili w dniu 13 maja tego roku inspekcję gotowości operacyjnej w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakres takiej inspekcji obejmuje sprawdzenie czasu dysponowania siłami i środkami jednostki OSP liczącego od momentu powiadomienia, to znaczy dostajemy powiadomienia na SMS czy na e-rewizę o zdarzeniu do momentu wyjazdu pojazdu z garażu. Kontrolę gotowości ratowników poprzez sprawdzenie ich liczby oraz przygotowanie do prowadzenia działań, sprawdzenie gotowości pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych, sprawdzenie stanów technicznych, infrastruktury strażnic i praktyczne ćwiczenia ratownicze połączone z sprawdzeniem wiedzy ratowników. I wyniki takiej inspekcji wyszły następująco. Wynik inspekcji OSP Polanów.
podczas inspekcji węzłowanów nie stwierdzono uchybień. Realizowane wszystkie 5 zadań inspekcyjnych. Sprzęt na samochodach jest zadbany, prawidłowo konserwowany i zabezpieczony pod względem SAE. Jednostka jest mobilna i gotowa do działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń. Ruchowie posiadają odpowiednie szkolenia, badania lekarskie oraz ubezpieczenie. Wyposażenie osobiste w ruchu, jak i sprzęt w jednostce są na bardzo wysokim poziomie. Wiedza teoretyczna w ruchu jest na poziomie bardzo dobrym, zweryfikowana za pomocą opracowanych testów wiedzy. Przyjeżdża kontrol do straży pożarnej w Polanu czy Żydowo, wyciągają testy i ratownicy w każdej chwili muszą te testy rozwiązać. Zaplecze socjalne strażnicy jest na bardzo wysokim poziomie i zapewnia sprawne i wygodne funkcjonowanie jednostki ruchu mniej przebywających. Występuje problem, jedyny, który jest tu na naszym terenie gminy, ale to jest taki specyficzny, z łącznością na samochodach bojowych. Prawdopodobnie to jest ze względu na brak zasięgu lub problemy z anteną. Słychać szum i czas. Samochody bojowe wjeżdżając do akcji dopiero po wyjeździe z garażu mogą porozumieć się ze stanowiskiem kierowania w Koszalinie. To jest OSP Polanie. OSP Żydowo początek ma taki sam. Ruchowie też posiadają odpowiednie szkolenie badania lekarskie oraz ubezpieczenia. Wiedzę teoretyczną ruchów jest też na poziomie czarującym, zweryfikowana za pomocą testu. Jednostka jest nowa, zapewne socjalne w stanie idealnym, warunki lokalowe bardzo dobre. Garaże bardzo przestrzenne, co pozwoli w przyszłości wyposażyć jednostkę w samochody pojazdowe troszkę większe. Na pochwałę tutaj też nawet zwrócili uwagę, pomysłowość ruchu to jest dość dobrą, by nie dysponować wysiennika, którego mamy najbliżej w Koszalinie, w Sławni i w Gniazdku. I po takich wichurach musimy nieraz próbować w nocy do pomocy na drodze, czy na przewrócone drzewie, na budynek mieszkalny. Ruchowie Żydowa ściągają konary z drzew w pozostałych wiadomach, używając wycinarki. Wycinarki, tak? Tutaj zasięg to 12 metrów. Także tu odciążamy Straż Pożarną, Państwową Straż Pożarną w Koszalinie. Ja tak jeszcze krótko chciałbym wspomnieć o statystyce takiej. W 2018 roku OSP Żydowo wyjeżdżało 32 razy do pożarów. To starzy, to są pożarne wypadki, różne zdarzenia. W tym roku do końca maja wyjeżdżali 35 razy. Mamy jednostkę NASŁAP, OSP NASŁAP, która jest pomocnicza dla nas, dla Żydowa, dla Polanowa, która też dysponuje sprzętem wysokiej jakości. Oni nie mają takich właśnie inspekcji. Ale NASŁAP w 2018 roku wyjeżdżał 31 razy, a w tym roku już wyjeżdżał 19 razy. Natomiast OSP Polanów w 2018 roku wyjeżdżała 88 razy. W tym roku do końca czerwca wyjeżdżaliśmy już 84 razy, a to jest dopiero połowa roku. Tu na pochwałę, to znaczy z naszej strony strażaków, zasługują rolnicy na naszym terenie. Nie odnotowaliśmy żadnego wyjazdu do spalonych nieużytków czy czegoś. Na innych gminach to się zdarza, na gminnych. U nas tego jest brak. W OSP Polanów jest 30 ruchów przeszkoleń do wyjazdu do akcji. W OSP Żydowo jest 21 i OSP NASA tak samo ma 20 ruchów. Dysponujemy sprzętem troszkę większej generacji i mobilności. Tyle bym miał na tym. Dziękuję bardzo. Pan Adam Wrzosek, pełniący obowiązki komendanta Straży Wojewódzkiej. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panowie Komisarzowie, Wysoka Rado, Szanowni Radni. Straż Miejska została powołana w 2014 roku do ochrony publicznego. W ubiegłym roku liczyła 6 funkcjonariuszy, obecnie w tym roku 2. Podejmowane działania wynikały z zaplanowanych zadań, to jest takich jak ochronnych, podróżowych, prewencyjnych i profilaktycznych. Kierunki działań realizowane były takie jak fotorachowych, placówek szkolnych, oświatowych, komunalnych i innych niezwyczajowego prowadzenia, czyli Ministerstwo Zapobiegania Dewastacji Mienia i innym zachowaniom niezgodnym, zachowaniem porządku pokoju publicznego. Prowadzone były działania prewencyjne w rejonach centrów pojazdowego, czy parków autobusowych, maszynek gastronomicznych, sklepów, naszych oświatowych, gdzie istnieje taka możliwość zagrożenia jak dewastacja mienia czy życia.
przestrzegania zakazów sprzedaży i podawania towarów telewizji, nieprzejrzystym kontrolem placówek gastronomicznych i sklepów z uwagą na sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnich oraz tablice informacyjne o zakazie sprzedaży alkoholu i tytoniu wyrobów osobom nieletnim. Współpraca z policją na podstawie pozwolenia do tego samego miejsca w Koszalinie poprzez wymianę informacji o zagrożeniach występujących na terenie gminy, wspólne spacery prewencyjne wykonywane w ramach służb, współdziałanie przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń, popełnianych wykroczeń i wydarzeń, wzajemne konsultacje dotyczące metody współpracy, koordynowanie rozmieszania służb patrolowych policji każdej miejskiej z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie, kontrola gminy pod względem czystości, zabezpieczenie imprez masowych i festynów, tak jak złot, motocykli, parakady, doczynki, współpraca z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy Paroń, tak jak Straż Leśna, poprzez kontrolę danych leśnych z uwagą na nielegalne wysypiska śmieci i wylewanie nieczystości płynnych, kontrola targowiska miejskiego i placówek handlowych. Ze strażą podana poprzez zabezpieczenie imprez masowych, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, zdarzeń drogowych czy innych zdarzeń osobowych. Poprawa stanu czystości porządku na terenie miasta i gminy Polan poprzez egzekwowanie od mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy oraz regulaminu obowiązującego na terenie gminy poprzez kontrolę prewencyjne posesji na terenie gminy pod kątem występowania zanieczyszczeń i innych nieprawidłowości związanych z porządkiem w obrębie nieruchomości, kontrolę zawartych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, kontrolę wywozu nieczystości płynnych pod względem niedopuszczania do przelewania czy do zbiorników wodno-zbiorowych oraz legalności pozbywania się nieczystości płynnych i stałych, kontrola wywozu nieczystości stałych z uwzględnieniem ilości zadeklarowanych, a faktycznie odstawionych, czy ujawnianie i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci. Egzekwowanie obowiązku od właścicieli stron domowych poprzez kontrolę właściwego zabezpieczenia tego nieruchomości, kontrolę właściwego trzymania zwierząt w obejściach domowych, egzekwowanie obowiązku trzymania psów na smyczy podczas spacerów w miejscach publicznych, kontrolę sprawdzania szczepień psów, odłapywanie bezpańskich psów w celu adopcji przez nowych właścicieli w przypadku braku chęci transportu do schroniska. Na informację w 2018 roku trafiło 14 psów do schroniska, 1 do adopcji. W obecnym roku 6 do schroniska, a 5 do adopcji. I tendencja jest wzrostowa wraz z tym rozwojem. W okresie sprawozdawczym w 2018 roku odnotowano 221 zgłoszeń od mieszkańców dotyczących m.in. zakłócania porządku i spokoju. 53 zagrożeń ruchu drogowego, 2 ochrony środowiska i gospodarki odpadami 37, zagrożeń zdrowia i życia 1, zagrożeń pożarowych 11, zwierząt 51 i tego rodzaju zgłoszeń 46. Wyników troszeczkę może podam. Wykroczenia przeciwko porządkowi posłowi publicznego to było zastosowano 21 pouczeń, dwie osoby zostały ukarane. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu posłowienia pouczono 61, ukarane 9. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu komunikacji pouczono 3, ukarane 1. Wykroczenia przeciwko zdrowiu pouczono 112, ukarane 1. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego pouczono 18 osób. Ustawa o wychowaniu trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholowi pouczono 174 osoby, ukarano 15. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach pouczono 107, ukarano 4. Ustawa o ochronie zwierząt pouczono 6. Ustawa o odpadach pouczono 3, ukarano 6. Ogółem zastosowano 495 pouczeń i 38 nałożono mandatów na czas tych pouczeń. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Polanów. Wysłuchaliśmy, szanowni radni, szanowni sołtysi, sprawozdań policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Proszę o zadawanie pytań w tej dyskusji. Nie widzę ze strony państw prawnych, państwa sołtysów. Też chciałbym. Też również nie widzę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o opinię. Proszę
Panowie Burmistrzowie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu w tym dniu wczoraj zadali szereg pytań Państwu z pytaniami zdrowotnymi. Na wszystkie rozwijające nas pytania dostaliśmy odpowiedzi. Jesteśmy w tym Pan zbrojnie naszego pytania, Pan tutaj na terenie miasta i gminy Polany. Opinia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, jednogłośnie jest pozytywny. Dziękuję bardzo. Szanowni, my wszyscy jesteśmy zgodni odnośnie oceny i wysokich kwalifikacji służb zorientowaniu nad bezpieczeństwem naszej ludności. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018. Bardzo proszę o informację pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018. Szanowni Państwo, to jest właściwie dokument, który jest podzieleniem informacji, którą otrzymaliście Państwo przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który był składany na poprzedniej sesji. W związku z tym oczekiwaniem Urzędu Wojewódzkiego, że musi to być w formie odrębnego dokumentu. Ten dokument wszyscy Państwo otrzymaliście do swojej analizy. Jest to szczegółowa informacja opisowa, która się znalazła. Ona również była w Wysokiej Radzie przedstawiana na poprzedniej sesji w postaci sprawozdania, w związku z tym, że jest taki wymóg, dlatego dzisiaj na sesji taki dokument zostaje Państwu przedstawiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań w tej kwestii. Również poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o opinię. Raport o stanie gminy Polanów za 2018 rok i również poproszę pana burmistrza o informację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po raz pierwszy na sesji przedstawiamy Państwu informację o stanie gminy Polanów za rok 2018. Ustawodawca wprowadził taki obowiązek sporządzenia takiej informacji od 2019 roku. Raport ma określać swoje zadania, jakie gmina wykonuje i Wysoka Rado zgodnie z tymi wytycznymi taki dokument otrzymała wielostronicowy. Właściwie, Szanowni Państwo, jest to informacja zbiorcza, która została zrobiona z wystąpień na sesji poszczególnych tematów, które były omawiane. Ten raport liczy, jest dość liczny, właściwie opisuje każdą sferę działania samorządu polanowskiego. Myślę, że wszyscy ci, którzy chcieli się z tym raportem zapoznać, mogli to zrobić. Raport jest umieszczony również na stronie gminy Polanów. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Przystępujemy do debaty nad raportem Urzędu Gminy Polanów za 2018 rok. Ja chciałem tylko szanownym radnym poinformować szanownych radnych, że czas wystąpień w debacie jest bez ograniczeń dla radnych. Natomiast od dnia wczorajszego nie wpłynęło żadna prośba ze strony mieszkańców gminy Polanów. Warunek był i wymóg taki, że każdy obywatel mógł wystąpić w tej debacie, jeżeli zgromadzi 20 podpisów mieszkańców i przedstawi w biurze rady tą prośbą o wystąpienie przed sesją.
takiej informacji i takiej osoby nie było do dnia wczorajszego, więc debata skupia się tylko na wystąpieniach. Również sołtysi to mogli zrobić w ten sposób. Debata tylko się skupia na wystąpieniach i zabraniu głosu w debacie poprzez radny. Czas nieograniczony. Otwieram debatę na temat raportu o stanie gminy Polan. Pozwolicie, szanowni radni, że ja w debacie jako pierwszy wystąpię. Nasza gmina Polanów, w naszej gminie Polanów zamieszkuje mniej mieszkańców niż dotychczas, bo 8347 mieszkańców, miasto Polanów 2841, a kilka lat temu liczba mieszkańców gminy Polanów dochodziła do 10 tysięcy, natomiast miasto Polanów liczyło 3000 mieszkańców. Jest to wyraźny spadek w stosunku do lat poprzednich. Jesteśmy gminą bezpieczną, tak jak tutaj słyszeliśmy, ale również przyjazną środowisku, dlatego że obszar lasów gminy zajmuje 52% całej powierzchni naszej gminy. Również badania, które są prowadzone poprzez zanieczyszczenia pyłami, wskazują, że od wielu, wielu lat jest brak zanieczyszczeń, a więc nasze środowisko jest bardzo przyjazne, jest typową gminą turystyczną, czystą, ekologiczną i chętnie na pewno ludzi przyciąga, aby właśnie te tereny urozmaicone, pagórki, rozwój turystyki, no jest w tej skali nadmorskiej wyraźnie, że wielu mieszkańców Polski odwiedza gminę Polanów. Takim jak gdyby niepokojącymi zjawiskami jest duża ilość osób, które korzysta z pomocy społecznej. Sobie wyobraźcie, że na 8347 mieszkańców 958 osób, to jest 11%, korzysta z pomocy społecznej. Również dosyć duże pieniądze gmina przeznacza na pomoc społeczną dla osób, które są umieszczane w domach pomocy społecznej poza naszą gminą. Jest to kwota 508 tysięcy. Pomoc dla rodzin poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu sięga 25%. Duże nakłady wnosimy na oświatę, dlatego że, ale prosiłbym jeszcze troszeczkę uwagi, dlatego że do ta subwencja oświatowa, która jest przeznaczona przez państwo na utrzymanie oświaty, nie pokrywa tych wydatków. Musimy w budżecie 2018 roku 4,5 miliona złotych przeznaczyć dodatkowo na oświatę. A można byłoby to te pieniądze ulokować na przykład w inwestycje, bo inwestycje w 2018 roku budżet na inwestycje przeznaczył 10%. To sobie możemy tą skalę porównać, żeby jeszcze raz można było to obciążyć, to moglibyśmy o wiele, wiele inwestować w skali 20 czy ponad 20%. Takie są moje refleksje. Gmina dysponuje budżetem 43 milionów ponad. Jest to nieduży budżet, dlatego też tutaj należy pochylić czoła nad pracą pana burmistrza, pani skarbnik, urzędników miasta i gminy, jak i was, szanowni radni, nad tym, że nie mamy zadłużenia, jesteśmy pod względem finansowym bezpieczną gminą, a wydatki inwestycyjne, no bo po prostu mamy takie pieniądze, jakie mamy i musimy tym rozsądnie gospodarować. Ja dziękuję. Proszę o zabieranie głosu. Pan radny, pan Daniel Werner, proszę przenieść. Tak, krótko, troszkę finansowo. Gmina w tamtym roku miała dochody w wysokości 43 milionów 390 421 zł za dobrze, a wydatki kształtowały się na poziomie 42 milionów 608 756 zł, czyli 9 milionów 600. Wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 786
81 tysięcy. Należy tu pochwalić burmistrza, panią starskich, za trzymanie dyscypliny budżetowej. Jest to bardzo ważne, bo znamy przypadki, gdzie niektóre się popłynęły z inwestycjami, tak? Może podejść. Proszę bardzo. Proszę, zapraszam do tutaj na mównicę. Tak. Chyba najlepiej będzie. Na uwagę zasługują wzrost kosztów w oświecie. W 2017 roku dokładaliśmy jako gmina 3 090 000, w 2018 4 500 000, a w 2019 prognozuje się, że wzrosłem prawie 5 200 000. Jest to tu przed nami, przed panem burmistrzem, zadanie, aby jakoś te koszty jednak zwiększać, żeby część tych pieniędzy mogła trafić na inwestycje, na inne potrzeby naszych obywateli, bo w tym tempie no, ten budżet będzie mocno naszapnięty, jeżeli tylko będziemy wydawać, jeżeli tak, będzie się to zwiększyć, bo wzrost jest bardzo duży na naszym gminie. Może tak to troszeczkę mnie zastanowiła jedna rzecz, jeżeli chodzi o liceum w Polanowie. W 2018 104 osoby to weszły do matury. Troszeczkę mało to. 3 osoby zdały, jest to procent zdobył, tak? Ale jeżeli chodzi o osoby, które przystąpiły 4, to jest mało. W 2015 w ogóle żadne osoby nie wstąpiły do matury. Należy też zwrócić uwagę na stołeczka, które są. Są część stołeczek naprawdę tężnych, pozyskuje granty. Należy się zaturować, w tamtym roku było 40 tysięcy środków zewnętrznych dzięki sołeczkom. Jesteśmy gminą, tak? Jesteśmy gminą, która jest dość oddalona od takich ośrodków większych, więc musimy też zwracać uwagę na nasze bezpieczeństwo, na wyposażenie OSP. Fajnie, że są ludzie, którzy jeszcze są tymi strażakami, chodnikami. Tu nie warto czynić jakichś takich wiadomych oszczędności, tak więc w tamtym roku, tak jak mówiono, przeznaczyliśmy na OSP. Pan już przewodniczący powiedział o strukturze, że najwięcej nas kosztuje tak jakby opieka społeczna i oświata, 10% na inwestycje. Dziękuję bardzo. Proszę. Zwracam się do szanownych radnych. Proszę o głos w debacie. No nie widzę, więc... A jest. Proszę bardzo, pan radny Ciaszyn. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni wybrani. Ja mam doniosły głos, tak żeby mikrofonu nie prezentował. Dla mnie ten raport jest przejrzysty i szczegółowy. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, nie mam żadnych pytań co do niego. A ze swojej strony chciałbym szczególnie podziękować panu burmistrzowi za wkład pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Polanów. Wiadomo jest, że na naszym terenie powstało wszystkie 3 nowe jednostki ochotniczych straży pożarnych i pan burmistrz dokłada bardzo dużych starań co do tego, aby sprzęt i odzież ochronna strażaków była na bardzo wysokim poziomie. Za to w imieniu straży wszystkich członków ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy Polanów serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ze szanownej rady chciałbym coś zabrać głos w debacie? Nie, jeżeli nie, to zamykam debatę na temat raportu o stanie gminy Polanów za 2018 rok. I przystępujemy do podjęcia uchwały nr 11/86/2019 roku nad udzieleniem burmistrzowi Polanowa wotum zaufania. Czy są pytania? Nie wiem, jak chyba. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej
Ja odczytałem z monitora. Jednogłośnie 12 radnych jest za udzieleniem zaufania. Nie było głosów przeciwnych, również nie było głosów wstrzymujących. Dziękuję. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. Bardzo proszę o opinię i stanowisko Komisji Rewizyjnej. Wykonano w kwocie 41 milionów 426 tysięcy
843,03 zł, co stanowi 99,07% planu. Planowane dochody majątkowe w kwocie 1,668,497,40 zł wykonano w kwocie 1,963,577,99 zł, co stanowi 117,69% planu. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43,943,383,18 zł zrealizowano w kwocie 42,608,756,69 zł, co stanowi 96,96% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4,408,166,93 zł zrealizowano w kwocie 4,407,298,69 zł, co stanowi 99,98% planu. Planowane wydatki bieżące w kwocie 39,535,216,25 zł zrealizowano w kwocie 38,201,458 zł, co stanowi 96,63% planu. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 38,201,458 zł są niższe niż wykonane dochody bieżące w kwocie 41,426,843,03 zł, co jest zgodne z artykułem 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2018 zamknął się nadwyżką, to jest większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w kwocie 781,664,33 zł. Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji i obligacji komunalnych wynosiło 11,723,226,74 zł. Na koniec 2018 roku relacja zadłużenia gminy do wykonanych dochodów budżetowych wynosiła 27,02%. W 2018 roku spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup innych papierów wartościowych zaplanowano na kwotę 1,245,770 zł. Zrealizowano na kwotę 1,639,501,50 zł, co stanowi 131,61% planu. W roku 2018 stan należności jednostki budżetowej Zakładu Budżetowego wynosił 4,486,777,45 zł. Z tego należności wymagalne wynosiły 4,017,575,05 zł, a pozostałe należności 469,202,40 zł. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków. Komisja rewizyjna zapoznała się także z uchwałą nr 36183/2019 składu orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Polanów za 2018 rok. Wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, której skład orzekający pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza Polanowa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja rewizyjna zapoznała się z rocznym sprawozdaniem finansowym gminy Polanów wraz z informacją dodatkową łączną jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za 2018 rok wraz z informacją dodatkową łączną instytucji kultury oraz informacji dodatkowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie, na które składały się bilans wykonania budżetu gminy Polanów zamykający się sumą 1 561 079,04 zł według stanu na koniec 2018 roku. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykający się sumą bilansową 67 348 743,33 zł według stanu na koniec 2018 roku. Zestawienie zmian funduszu jednostek, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykającego się w kwocie 64 724 196,48 zł według stanu na koniec 2018 roku. Wyciąg danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa. Rachunek zysków i strat jednostki, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykające się zyskiem netto w kwocie 4 686 095,20 zł. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z rocznym sprawozdaniem finansowym Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok, na które składają się bilans samorządowych instytucji kultury, sprawozdanie łącznych instytucji kultury zamykające się sumą bilansową 794 689,75 zł według stanu na koniec 2018 roku. Rachunek zysków i strat, sprawozdanie łącznych instytucji kultury zamykające się stratą netto w kwocie 18 109,58 zł według stanu na koniec roku. Informacjami dodatkowymi do sprawozdania finansowego Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanowie. Bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie zamykające się sumą bilansową 3 006 879,08 zł. Rachunek zysków i strat, sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie zamykające się zyskiem netto w kwocie 143 803,08 zł według stanu na koniec 2018 roku. Informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Jeszcze parę stron. Do przedstawionego sprawozdania finansowego gminy Polanów komisja nie wnosi uwag. Komisja rewizyjna, oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu gminy, zapoznała się z materiałami dodatkowymi z kontroli przeprowadzonych w roku 2018. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie prawidłowości wykonania zadań zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Polanowie. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, kontrola projektu Ex Post Pro na lata 2007-2013, budowa świetlicy wiejskiej w Nacławiu i zakupy wyposażenia. Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji zadania przebudowa i remont drogi powiatowej Sianów-Nadwór, czwarty etap. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, kontrola zrealizowanego zadania w ramach remont boiska w miejscowości Sowinko wraz z zakupem wyposażenia. Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji przez gminę zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dla zadań. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączeniami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń wodnych na terenie gminy Polanów. Wysłuchała również ustnych wyjaśnień w
burmistrzach i skarbnikach gminy Polan. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że burmistrz Polanowa, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, przestrzegając jednocześnie dyscypliny finansów publicznych. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Budżet gminy był realizowany zgodnie z legalnością podejmowanych uchwał budżetowych, jak i uchwał zmieniających. Wszystkie zmiany w budżecie gminy Polanów w 2018 roku dokonywane były na podstawie udzielonych upoważnień. Wykorzystane środki publiczne otrzymane z budżetu państwa były zgodne z przeznaczeniem. Zaciągnięte przez burmistrza zobowiązania obciążające budżet dokonywane były w granicach udzielonych upoważnień i zawartych w uchwale budżetowej. Dotacje z budżetu gminy były udzielane prawidłowo i zgodnie z prawem. Zadania, na które przewidziano środki budżetu gminy Polanów, zostały wykonane. Nie stwierdza się żadnych uchybień w stosunku do planu budżetowego po zmianach, gdzie wykonanie dochodów wynosiło 99,79%, a wydatków 96,96%. Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, z którą szanowny radny szanowni państwo zapoznał. Uchwała Skanu Urzędowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Polanej w sprawie absolutorium na podstawie artykułu 13 punktu 8 w związku z artykułem 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: pan przewodniczący Marcin Baner, członkowie Jolanta Włodarek i pan Marek Gulewicz pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Polanek w sprawie udzielenia burmistrzowi Polanowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Uzasadnienie było czytane dosyć szczegółowo przez pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Polanów za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: pan przewodniczący Marcin Baner, członkowie pani Jolanta Włodarek i pan Marek Gulewicz pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polanów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Szanowni radni, szanowni sołtysi, szanowni państwo, uzasadnienia są do wglądu w biurze rady miejskiej. I przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 11/87/2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. I już odczytuję z monitora. Jest 12 radnych było za, nikt nie był przeciwny, jak również nie było głosów wstrzymujących się. I przystępujemy do podjęcia uchwały nr 11/88/2019 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jest
jednogłośnie podjął się uchwałę. Ponadto radny głos za udzielenie absolutorium. Nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. Panie burmistrzu, w imieniu wszystkich obecnych radnych, gości zaproszonych, sołtysów, składamy panu serdeczne gratulacje, serdeczne podziękowania za całokształt kierowania naszą gminą w roku 2018. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności i na dalszą taką owocną współpracę z wszystkimi tu państwa jak dotychczas. Duże gratulacje.
będzie chciał ekstra, jak będzie ktoś ekstra, to nie przyjdzie po nas, do nas pod ferą. Tak. No. Szanowni radni, szanowni sołtysi, kontynuujemy obrady sesji 11. Na moje ręce wpłynęły dwie interpelacje, z którymi szanowni radni, szanowni sołtysów zapoznam. Interpelacja pana radnego, pana Romana Margielskiego. Występując w imieniu mieszkańców Bożenicy, Buszyna, Komorowa i Prągu, składam interpelację w sprawie podjęcia działań przez burmistrza i pod miasta planowie dotyczące uruchomienia w okresie wakacyjnym połączenia autobusowego z Buszyna do Polanowa przez Kron, Komorowo, Bożenice, dalej przez Jaczyński w godzinach rannych i kursu powrotnego z Polanowa w godzinach południowych przez te same miejscowości do Buszyna. Sprawa połączenia naszych miejscowości z gminą pozwoli mieszkańcom starszym oraz niezmotoryzowanym na załatwienie wielu spraw w Urzędzie Miejskim czy spraw związanych z leczeniem w ZOZ-ie w Polanowie. I interpelacja pana radnego, pana Daniela Wernera. W związku z planowanym remontem ulicy Zacisze w imieniu swoim oraz mieszkańców proszę o zmianę organizacji na tej ulicy, to jest o wykonanie przejścia dla pieszych przy bloku 2A oraz przy placu zabaw i boisku umożliwiające bezpieczne dojście do wymienionych miejsc. W związku z faktem, iż na ulicy Zacisze kierowcy samochodów często przekraczając dozwoloną prędkość, dobrym rozwiązaniem byłoby wykonanie przejść dla pieszych, które jednocześnie pełniłyby funkcję progów zwalniających. I szanowni radni, szanowni sołtysi, również wpłynęły na moje ręce pana burmistrza pisma dotyczące naszych interpelacji. Proszę słuchać dokładnie, przeczytam cały treść tych odpowiedzi. Zachodnie Pomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w odpowiedzi na pismo w sprawie wniosków przedstawionych na sesji Rady Miejskiej w Polanowie informuje, że na powyższej sesji 25 kwietnia 2019 roku uczestniczył zastępca kierownika Rolno Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który udzielił wyjaśnień dotyczących zagadnień przedstawionych na sesji i w piśmie. Niezależnie od powyższego Zarząd w Koszalinie przedstawia poniżej stanowisko dotyczące wniosków zawartych w piśmie. Poprawa zjazdów na drogi powiatowe. Wniosek dotyczy zjazdów gruntowych, których zaniżenie i wyboje w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi nawierzchni będą sukcesywnie w miarę potrzeb uzupełnione kruszywem. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Sławińskiej w Polanowie. W powyższej sprawie przedstawiono również stanowisko Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie panu burmistrzowi Polanowi, który wystąpił z pismem w związku z interpelacją pani Doroty Wójcickiej-Popowicz, radnej Rady Miejskiej w Polanowie. Realizacja tego zadania wymaga wykonania w pierwszym etapie dokumentacji technicznej. Obecnie będą przygotowane przez Zarząd Wojewódzki w Koszalinie założenia projektowego tego zadania. Z chwilą ich sprecyzowania będą podjęte dalsze czynności określające możliwości wykonania dokumentacji technicznej i realizacji tego zadania w przyszłości. Korekta zaniżeń na zjazdach do posesji w Kościernicy. Wniosek dotyczył zjazdu wykonanych w ramach budowy chodnika na locie do miejscowości od strony Koszalina. Zaniżenia na tych zjazdach zostaną usunięte do końca czerwca bieżącego roku. Uzupełnienie krawężników w Kościernicy. Zabudowa przejścia przez miejscowość Kościernica była realizowana zgodnie z projektem budowlanym, który nie przewidywał wykonania krawężników w lokalizacji własnej we wniosku. W ocenie Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie wykonanie tych robót jest zasadne. Uzupełnienie ubytków nawierzchni w Nadsławiu. Powyższe roboty będą wykonane w ramach tegorocznych zadań w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni. Chyba robią. Odnowienie oznakowania poziomego na odcinku Alei Bugowej. Oznakowanie to było wykonane w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę ustaloną standaryzację sieci dróg wojewódzkich, aktualne możliwości finansowe oraz wynikające z tego standardu utrzymania odnowa oznakowania na tym odcinku będzie wykonane w roku przyszłym. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta gminy Polanów. Realizacja tego zadania związana z odnową oznakowania poziomego na ustalonych odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze gminy Polanów zostanie wykonane do końca sierpnia bieżącego roku.
remont drogi wojewódzkiej 205 na odcinku Polano-Przedowo. Wykonanie tego zadania zostanie ujęte w propozycjach planu robót na 2020 rok. Zapadnięcia drogi wojewódzkiej 208 w kierunku do Bielenia. Powyższy problem zostanie przedstawiony wykonawcy robót w ramach zaplanowanego rok bieżący przeglądu gwarancyjnego, na którym ustalony zostanie zakres konieczny do wykonania robót remontowych. Podpisał zastępca dyrektora pani Monika Malikowska. I teraz mamy drogi. Powiatowy zarząd dróg też wpłynęło do biura rady. Taka odpowiedź. Odpowiadając na pismo z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie złożonych zapytań w trakcie 8 sesji Rady Miejskiej, Powiatowy Zarząd Dróg Koszalinie uprzejmie informuje. Droga na odcinku Laski i Krąg przebiega przez Powiat Koszaliński oraz Sowiński. Przejęcie przez Powiat Koszaliński działek będących na terenie Powiatu Sowińskiego wymaga ustalenia nowych granic administracyjnych samorządów. Dodatkowo informuje, że na podstawie porozumienia z dnia 24 sierpnia 2016 roku zawartego pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Powiatem Sławieńskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, utrzymanie nawierzchni drogi nr 3553Z, wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowościowych zabezpieczających przeciwdziałanie niszczeniu drogi przez użytkowników, należy do Powiatu Koszalińskiego. Wycinka zakrzaczenia na odcinku drogi Skrytna do Kościernicy planowana jest na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Powiatowy Zarząd Dróg Koszalinie w roku bieżącym nie przewidują ścinki pobocza na odcinku drogi powiatowej Skrzydnicy do Krytna i Sobinka do Powidza. Remont drogi powiatowej do Powęcina zostanie wykonany do końca sierpnia 2019 roku. Remont drogi powiatowej do Góry odbył się zgodnie z porozumieniem ze starostą koszalińskim w miesiącu maju. Działki, po których przebiega droga, należą do gminy Polanów. Remont drogi powiatowej z Żydowa do Kawcza planowany jest na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Remont drogi Polanów-Cetun zostanie wykonany do końca sierpnia 2019 roku. Studzienki kanalizacji deszczowej w miejscowości Garno zostaną oczyszczone w lipcu 2019 roku. Drzewo zostanie wytypowane do wycinki. Wycinka zadrzewienia rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej przeprowadzono będzie w sezonie jesienno-zimowym. Remont cząstkowy drogi powiatowej na odcinku Nacał-Rekowo przeprowadzony był 18 czerwca. Przepust pod zjazdem na boisko zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przylegających do drogi. Remont cząstkowy drogi powiatowej w Bartlewie planowany jest w miesiącu sierpniu 2019 roku. Poprawa oznakowania poziomego na drogach powiatowych zostanie wykonana na przełomie maja czerwca 2019 roku. Remont drogi powiatowej do Zardzewa planowany jest w miesiącu wrześniu 2019 roku. Przepust znajdujący się w pasie drogi powiatowej w Zardzewie nie wymaga oznakowania. Podpisał dyrektor powiatowego zarządu dróg pan Mieczysław Zwoliński. I jeszcze na ręce pana burmistrza wpłynęło również pismo odpowiadając na złożone interpelacje zapytania, które wpłynęły w trakcie 7 sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Powiatowy Zarząd Dróg Koszalinie uprzejmie informuje, że droga powiatowa w miejscowości Rekowo zostanie poddana przeglądowi, w wyniku którego nie stwierdzono ubytków nawierzchni. Drzewa rosnące w pasie drogowym drogi powiatowej 3566Z zostaną wytypowane do wycinki. Wycinka zakrzaczenia przy drodze powiatowej ulica Dworcowa zostanie przeprowadzona w terminie do końca lipca 2019 roku. Nawierzchnia drogi w kierunku ulicy Świerczewo zostanie wyprofilowana wraz z zawieszeniem przy użyciu sprzętu w miesiącu jednym. Droga powiatowa. Chyba przyszłego, tak, no, minęło. Droga powiatowa ulica Kolejowa oraz droga powiatowa ulica Dworcowa zostanie wyremontowana zgodnie z harmonogramem. Oczyszczenie ulic i chodników zostanie przekazane do realizacji gminy Polanów na podstawie zawartego porozumienia i również podpisał pan dyrektor Woliny. Szanowni radni, szanowni państwo, jeżeli ktoś z radnych, z państwa sołtysów chciałby to, to jest ogromny obowiązek, nawet pan sekretarz sterowania tych odpowiedzi na te interpelacje nasze, które
tutaj wpłynęły na ręce nasze. Wnioski i zapytania są przez to. Zwracam się do szanownych sołtysów. Proszę o pytania i wnioski do pana tutaj burmistrza, do rady, do radnych. Pan sołtys, proszę uczynię. Tak, Derkowo, tak. Nie widzę więcej pytań ze strony państwa sołtysów. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Projekt uchwały nr 11/89/2000. Ale proszę, proszę już jeszcze dosłownie 10-15 minut i sądzę, że zamkniemy obrady. W sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok. To są pytania dotyczące tego projektu uchwały. Na komisjach to było omawiane. Nie pytam, bardzo proszę jeszcze o opinię pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Komisja Infrastruktury Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały nr 11/89/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 oraz pozytywnie opiniuje uchwały 11/90/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowań. Kto jest za podjęciem tej uchwały numer, poczytam jeszcze raz, 11/89/2019 roku. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie 12 radnych było za podjęciem tej uchwały, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 11/90/2019 roku zmieniający uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie. Opinia była wydana. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Również odczytuję. 12 radnych było za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów jednogłośnie podjęcia tę uchwałę. Projekt uchwały nr 11/91 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Polanów. Tą uchwałę wcześniej tam
też mam na poprzednim sesji. Czy są pytania jeszcze? I bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i starszą kadrę opinii. Panie burmistrzu, członkowie Komisji Oświaty Społecznych pozytywnie opiniują uchwały numer 11/91/19 zmieniające uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Polanów oraz uchwałę numer 11/92/19 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny lat 2019-2021, jak również uchwałę numer 11/97/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Polanowie. Dziękuję bardzo. Wracamy do projektu uchwały numer 11/91/2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Polanów. Chcę zapomnieć tę uchwałę, proszę o przegłosowanie. Numer 11/92/2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021, również na komisjach szczegółowych, gminny program omawia pytania dotyczące tego projektu. Nie widzę, opinia jest również wydana. Proszę, głosujemy. Wewnętrznych administracji za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego
przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego Święta Góra na Święta Górka, na Święta Góra Polanowska. Takie brzmienie powinno otrzymać nazwa naszej góry. Tak, wnioskujemy. Do ministerstwa. Nie widzę pytań. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Wszyscy radni byli za. Projekt uchwały nr 11/96/2019 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych. Takie jeszcze pozostałości tych nazw są, takie uporządkowanie. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, nie było w ogóle przeciwnej przyjęcia. Projekt uchwały nr 11/97/2019 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Polanowie. Ocena była dokonywana na komisji, którą ja też również brałem udział w tej komisji w ZOZ-ie, jak również na posiedzeniu Komisji Zdrowia Socjalnej. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Opinia przez panią przewodniczącą była wydana. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy to uchwałę, 12 radnych było za podjęciem tej uchwały, nie było głosów przeciwnych i osób wstrzymujących się. I projekt uchwały nr 11/98/2019 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Proszę o zgłaszanie kandydatur do tego zespołu opiniującego zgłaszanych kandydatów. Pan radny, pan Mirek, proszę uprzejmie. Do zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników proponuję taki skład radnych: Agnieszkę Żelik, Daniela Wernera, Romana Margieleckiego, Andrzeja Ryłyka. Dziękuję bardzo. No to się zapytam tylko. Pani radna, pani Agnieszka wyraża zgodę? Tak. Panie Romanie, pan wyraża zgodę? Tak. Tak. Panie Andrzeju, pan wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Ze względu na... Aha, jeszcze dwa... Pan Daniel Werner wyraża zgodę? Tak. Tak, wyraża zgodę, tak. Mamy tak listę. Musimy troszeczkę chwilę, bo musimy to wprowadzić. I więc tak, na to, do danych. Słuchajcie, kto jest za, przez głosowanie zrobiłem, kto jest za podjęciem tej uchwały, w tym składzie, który ogłosiliśmy, żeby ten skład opiniujący kandydatów, te nazwiska, które były tu odczytane, wyrazili zgody, żebyśmy tą uchwałę podnieśli. Proszę o przegłosowanie. W przypadku, słuchajcie, ja tylko mówię takiego przypadku. Proszę jeszcze raz, przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Jednogłośnie wszyscy radni byli za tym składem osobowym do opiniowania.
Prosiłbym jeszcze, żeby ukonstytuować się skład tego zespołu na przewodniczącego. Pytania z sołtysu. Bardzo pana burmistrza proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, wysoka rado, z interpelacji do pytań tutaj z sołtysu chciałbym tutaj odnieść się do pytania pana sołtysowego, pana Romana Kiszkiego. Tak, to co zostało panu szkodzone, zostanie naprawione. Bardzo bym prosił, żeby po sesji pan został. Od razu przejdziemy do tutaj udziału technicznego, żeby tym tematem przekazać od razu pracownikom merytorycznym, odpowiedzialnym za te rzeczy. I myślę, że tutaj dział techniczny tym tematem się zajmie. Co do zapytania, paru zapytań pana profesora, pana Marka Pietrzaka. Szanowni Państwo, temat hydrantów to jest problem całej gminy. Kiedyś te hydranty były stawiane i jest taki wynik. Ale przy obecnych technikach, które są stosowane przez straże pożarne, Szanowni Państwo, i przy tych wydajnościach, to każdy sobie kojarzy, że jeżeli jest hydrant, to jest po to, żeby służył strażakom, jeżeli cokolwiek się będzie działo. I muszę Państwa rozczarować. Te hydranty, które są na terenie każdej miejscowości, one nie można i właściwie generalnie podłączyć pod nowoczesne wody strażackie. Dlaczego? Dlatego, że wydajność pomp strażackich, które dysponują nowoczesne wody strażackie, dużo, dużo wyżej przekracza od możliwości studni. Spowodowalibyśmy, gdyby strażacy chcieli z takich hydrantów skorzystać, po prostu uszkodzilibyśmy całą studnię głębinową w związku z zerwaniem lustra wody, które w tej studni jest na określonym poziomie. W związku z tym w tych nowoczesnych technikach tylko właściwie nowoczesna stacja uzdatniania wody w Polanowie nadaje się do tego, żeby można było bezpośrednio z hydrantów skorzystać, a wynika to z tego, że po prostu jest duży zbiornik wody 100 metrów sześciennych, który jest do pobrania przez strażaków. Gdzie indziej takich możliwości nie ma. W miejscowości korzystają z małych hydrantów o pojemności około 3000 litrów wody. Muszę Państwu powiedzieć, że 3000 litrów wody przez pół minuty te nowoczesne wody strażackie potrafią tą wodę zużyć. Czyli tutaj jeżeli chodzi o te hydranty na tyle bezpieczeństwa, to absolutnie z nich nie możemy skorzystać, bo góra jest uprzywilejowana, bo faktycznie zbiornik wody w przypadku jakiegokolwiek pożaru po prostu z otwartego zbiornika wodnego tutaj strażacy będą korzystać. Drugie pytanie dotyczące własności drogi Kołogóra. To muszę Państwu powiedzieć, Panie Sołtysie, jest to bardzo procedura bardzo długa. W tej chwili sprawa jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji odnośnie wniosku starostwa, odnośnie unieważnienia decyzji pana wojewody z roku 91 roku i myślę, że w najbliższych miesiącach ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. My ze swojej strony prowadzimy całościowy temat sprawdzania informacji odnośnie ksiąg wieczystych, odnośnie zmian, które były dokonywane w międzyczasie i również swoje pisma skierowaliśmy do Sądu Ksiąg Wieczystych, ale również do Ministerstwa z pełną dokumentacją. Czyli jeżeli ten temat zostanie w tym roku rozstrzygnięty, to myślę, że będzie to bardzo szybko załatwione. My w dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że ta droga jest własnością Skarbu Państwa, a jeżeli Skarb Państwa, to zarządcą tej drogi, czyli
program, który polega, że wykonawca zdejmuje tutaj płyty azbestowe z dachu i je utylizuje. Gmina w tym programie ma zadanie wyłonić wykonawcę tego przedsięwzięcia, który przyjedzie, odbierze od państwa i utylizuje na mobilniku gdzieś na wysypisku śmieci, który ma taką chatę. Zachęcam do tego, żeby tą informację, proszę państwa, tutaj upowszechnić, dlatego że od 1 lipca zaczną się nabory tych wniosków. My, żebyśmy mogli z tego skorzystać, musimy wiedzieć, ile osób ma zgłosić się do nas z udziałem tego programu. Ma planowane, że jeżeli ma pokrycie dachowe azbestem, że zdejmie i oczywiście musi zabezpieczyć swoje środki własne na pokrycie innym rodzajem materiału. Poprzednich lat zgłaszają się do nas osoby, które również mają zmagazynowany azbest, nie zgłosili. Jeżeli zgłoszą się do nas, a już informacje zbieramy, proszę państwa, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska bardzo proszę do pana Wody lub do pani Justyny Krucińskiej takie informacje, albo do pani Ady zgłaszać tą informację, wtedy przygotowujemy kompletny wniosek. Jeszcze tutaj w kwestii uzupełnienia do zapytania pana radnego Romana Magielskiego. Szanowni państwo, z każdego otwartego zbiornika wodnego można korzystać, że jest to status kąpieliska czasowego na tutaj pod wypoczywających harcerzy, to nie znaczy, że mając ten status kąpieliska nie można z niego korzystać, tylko obowiązek zapewnienia ratownika ciąży na organizatorze i dotyczy tylko tej grupy młodzieży, która akurat w tej chwili wypoczywa. Czyli jeżeli mieszkańcy czy młodzież chce z tego korzystać, to panie Romanie, trzeba mieć świadomość, że tutaj na własne ryzyko, na ryzyko rodziców można się tam kąpać, tak, bo nie będzie tam ratownika, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem kąpiących się. Tak, tutaj chciałbym, żeby to było jasne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Godzina 12 jest. W porządku obrad są wystąpienia obywatelskie, ale nie widzę nikogo z zewnątrz, żeby chciał zabrać głos w wystąpieniach obywatelskich. Szanowni radni, szanowni sołtysi, powoli zbliżamy się do zakończenia 11 sesji Rady Miejskiej. Zbliża się okres wakacji, okres urlopu, w związku z tym w obradach sesji nastąpi taka zawsze tradycyjnie przerwa wakacyjna, ale radni muszą być przygotowani na to, że mogą być sesje nadzwyczajne, które wymagają innego zwołania sesji. Wtedy tylko obecność jest radnych na sesji nadzwyczajnej, a pozostałym osobom, państwa sołtysą, no życzę przede wszystkim, żeby te wakacje były bezpieczne, żeby były owocne, żeby te festyny się udawały i liczę na duże zaangażowanie wszystkich państwa. Na pewno, jeżeli będziemy dysponować z panem burmistrzem czasem, to będziemy państwa odwiedzać. Dotychczasowe festyny były na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Wszyscy sołtysi zaangażowani, radni, rady sołeckie, bogate stoły. Dzieje się coś na wsiach, jest to taki objaw bardzo, bardzo pozytywny, bardzo cieszący wszystkich tu obywateli, że myślimy nie tylko o tym, żeby być radnym czy sołtysem, ale również po to nas wybrano, żeby pomagać w różnych problemach mieszkańcom, a kiedy jest czas wolny, to bawić się, odpoczywać. Życzę państwu dużo zdrowia. Dziękuję za udział w sesji panu burmistrzowi, panu zastępcy, pani skarbnik, pani sekretarz, państwu radnym, pani dyrektor z krągu, panu Felipsowi,
Państwu sołtysom, Kamili, Krzysztofowi. Obrady 11. sesji uważam za zamknięte. Dziękuję.